Witam serdecznie tu w sieci. Nie pokosimy. A, kosimy. To jak kosimy, to jedziemy. To przeciwnik. Czarnymi gramy. No niespodziewanie. D4. My spokojne D5. Skoczek C3. My spokojne E6. No chcę zagrać E4. Zagramy w obronę francuską. Goniec F4. Nie chcę grać obrony francuskiej. To skoczek F6 już mu nie dajemy. I hetman D2. I teraz ten skoczek by chciał skoczyć na B5, a my tu B5 chcemy. No to A6, F3, chce uderzyć E4, a my C5. Trzeba szybciej uderzyć na pionka D4, niż biały zagra E4, wtedy po wybiciu na E4 zostanie izolak. Izolak będzie znak. Wprowadzamy spokojny figur. Nie zwracamy uwagi. Kontratakujemy. No co teraz? Co teraz? Ano H4. No ja rozumiem, że on chce atakować, tylko że tam nie ma naszego królika. Teraz bardzo dobrym ruchem było goniec E7, H5 i tak. Ale zagraliśmy spokojne H6. Po prostu raz bijemy i zabierzemy wieżę. Po skoczek H3 biały by się jeszcze by dychał, a po H5 już nie dycha. Biały już nie dycha. Spokojnie, goniec E7. Uwaga, wcale nie chcemy robić roszady. Skoczek GE2. Goniec B7. Być może zrobimy długą roszadę. I skocz na G5 byśmy zbili. Skoczek G3. Nie wiadomo, co on chce. Proszę, kombinujemy jak sieciowy kaczoreczek. A kaczoreczek prawdziwą kawę. Bez dodatków, chociaż chyba nie wiem, czy nie ma. Miodu mniszkowego. Taki jakiś senny jestem ostatnio, więc miód mniszkowy. Ale najpierw przepłuczę gardło. Wodą z roztocza naszego lubelskiego. Odstawię łyżkę, do herbaty i idziemy do ataku. Będziemy pruć pozycję w centrum. Skoczek CE2. Nie ten. No, to teraz robimy roszadkę. Ta wieża nam się przyda. G5. No, jo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 j
No w ucho. I to raz, uwaga. Wieży nie dajemy. Odchodzimy wieżą. Odchodzimy wieżą. Skoczek F4. Figur mamy. No to teraz możemy wziąć. Pan Szachuś. No i wyraźnie chce nam dać niedwumyślnego mata. Proszę, jak się bronimy? Czas start. Przypominam. Przypomniałem troszkę. Abysynia. Abysynia. Mój zmarły niedawno przyjaciel, współautor Toluś, twierdził, że najlepsza kawa jest z Abysynii. No bronimy spokojnie. Wieża G1 teraz ma nie dwuznaczną groźbę. Ruch nasz, co gramy? Abysynia. Abysynia.
Można było króle się, no ale my nie chcemy gońca. On tu jest, się dobrze czuje. I proszę, kontroluje tu, tu. Przeciwnik nie chciał dać mata. Nagle się okazuje, że hetman musi wycofać się jak niepyszny, a król może iść dalej. Mówiłem, że można zrobić długą roszadę. A i można tego hetmana pogonić. Dlatego nastąpiło koniś G6. Ruch nasz. Ruch nasz. Słońce mnie razi, a jak zetną drzewo, to będzie jeszcze gorzej. Nie wiem, czy to oni tam lipę chcą ściąć. I ruch nasz, myślimy. I tu król poszedł. Król poszedł tam, gdzie miał iść. Ja pokazywałem, gdzie on miał iść. Tu. Tu na C5 koni zbije. I w zasadzie co może biały? Biały policzył figury. Policzył, że ma nieparzystą liczbę konisiów, a ja parzystą. Policzył, że ma nieparzystą liczbę gońców, a ja parzysto. No policzył, że ma pionka, ale chyba nie przywiązywał do tego pionka zbyt wielkiej wagi. I co zrobił? I słusznie ulżył swojemu sobie, powiedział, no co może robić? Nawet szacha hetmanem dobrego nie ma. Podciągnięcie gońca nic nie daje. Ma szacha tu. I co teraz? Koniem wpaść nie może, koniec tu zostanie zbity, albo nawet i podwiązany. Ale pewnie go lepiej zbić. Gońcem nie ma gdzie wpaść. Biały król w centrum, jak zroszuje, też pójdzie pod mata. Albo nawet i tak. O! Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. No dobra, świetna partia. Dziękuję za uwagę.